Cześć wszystkim, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dziś, jak widzicie, nie jestem sam, bo jest ze mną gość specjalny, czyli Piotrek z kanału Druga strona metalu, więc witaj Piotrze. Witam wszystkich. No. Cześć Kuba. Czołem, więc w związku z dniem jaki mamy, czyli 10 lutego postanowiliśmy uczcić tą rocznicę, bo jak zapewne wiedzą wszyscy, to mijają w dniu dzisiejszym dwa lata od śmierci Romana Kostrzewskiego, czyli legendy metalu, oczywiście wieloletni wokalista frontman zespołu Kat, później Kat and Roman Kostrzewski, chwilowo też solo artysta Ola Raz, wokalista zespołu Alcatraz. No, więc myślę, że obok takiej daty nie można byłoby przejść obojętnie, bo myślę, że no Roman był na tyle znacząco postacią dla naszej rodzimej sceny, że no, trzeba było to o tym jakoś wspomnieć chociażby, więc no, powiedz, Piotrek, jak, jak ty zareagowałeś, kiedy dotarła do ciebie informacja o śmierci Romana? Myślę, że tak jak każdy fan metalu byłem w szoku. Powiem ci, że. Mm, o... Na samym początku powiem tak, że mm, niestety odwlekałem, zawsze odwlekałem yy, koncert Kata, że pójdę, pójdę, pójdę. No i tak się odwlekło, że niestety nie widziałem Kata na żywo. A do progresji, w której grał bodajże ostatni koncert, mam może z domu 15 minut. Więc no, dla mnie to naprawdę strata, ponieważ Kata słucham od 30 lat yy, i na pewno Roman był bardzo znaczącą postacią, jeżeli nie najważniejszą dla polskiej całej sceny, według mnie. Ponieważ no, od kata, jakby wszystko się zaczęło. Wiadomo, były jakieś tam próby wcześniejsze, grania cięższej muzyki typu Turbo i tak dalej, ale jednak Kat tą ekstremalną muzykę wypromował. No i Roman był jakby taką główną postacią y, tworzącą całą tą scenę, początkową na pewno. Później zresztą też był bardzo wpływową osobą. No to na pewno. Ja, ja tego dnia, kiedy e, pojawiała się informacja o śmierci Roman, nie zapomnę nigdy chyba. Ja pamiętam to jak dziś. Dobrze pamiętam, to był czwartek, e, wieczór. Ja tak przeglądam sobie jak co dzień Facebooka, tak przeglądam sobie, przeglądam i nagle tak patrzę i o cholera! I potem sprawdzam i to niezmyślone, to naprawdę Roman już nie żyje, co mi tak totalnie po prostu w serce prosto trafiło, bo. Mi się wydaje, że chyba na naszej scenie nie było żadnej e, postaci ważniejszej od Romana. E, jedyna osoba na scenie, mi się wydaje, która by się zbliżyła do tej pozycji jest e, Piotr Generał, no, czyli e, Peter Zwejdera. No, bardzo się. Od razu jak to powiedziałeś o tym, o, o Piotrze, pomyślałem. No, ale wiesz, z drugiej strony każdy się jakby na to przygotowywał. No, wygląd fizyczny Romana jednak wskazywał na to, że to się zbliża. Zresztą każdy o tym wiedział, że jest chory, prawda? Ale wiadomo, że taka sytuacja, taki moment, jak przychodzi, no to każdy jakby dostał obuchem w łeb. Jeżeli to się stanie, no naprawdę już. No. I rzeczywistością. No to fakt akurat. Choć no. Jak mówiłem, no, obok Romana jedyną postacią, która by się zbliżyła do tej pozycji jest Piotr, chociaż myślę, że troszeczkę na inną skalę i w innym okresie, ponieważ najpierw był Roman, bo Roman to już w latach 80. właśnie stał się tą legendą. Piotr dopiero tak naprawdę, a pod koniec lat 80. można powiedzieć, że zaczął być tą legendą, a już tak na szeroką skalę, to na początku lat 90. No bo też pamiętajmy, że Piotr to jest legenda. Polskiego metalu na skalę światową. W momencie, kiedy kat, no to umówmy się. Zespół legendarny tak naprawdę głównie w Polsce. Za granicą raczej nie zna go aż tyle osób, ile w Polsce. Aczkolwiek wpływowe osoby ze świata metalu, co zresztą można przeczytać w książce Mateusza Żyły, Piekło i Metal, kat, historia zespołu o Katie bardzo miło wspominają Fenris z Dark From czy Mortis, więc osoby, które siedzą w metalu głęboko, no, wiedzą, co to za zespół i jaki wpływ miał na scenę, nie tylko polską. No, ale oczywiście, że tak, tym, że napatrzmy, no, patrzmy, że no, na zagranicy jednak no, nie jest aż tak znane, bo wiecie, no, Vader na przykład, czyli inne te zespoły późniejsze właśnie, no, bo wiecie, Kat był jednak tym takim pierwszym e, zespołem, e, który pchnął właśnie ten bardziej ekstremalny image w metalu, bo wiecie, no, w latach 80. mieliśmy na przykład też cięższe brzmienie jak Turbo Tsa i tak dalej, ale tym zespołem właśnie, który, no, pokazał taką powiedzmy bardziej ekstremalną twarz, nie licząc oczywiście Vadera, e, bo Vader był później, no to był właśnie Kat. No już e, pojawia się najpierw single właśnie Noce Szatana, ostatni tabor, potem e, Metalent Szóstki. to był dla wielu szok. W sensie, że do dzisiaj te albumy e, szokują co niektórych. Na pewno, aczkolwiek nie jestem na tyle wiekowym fanem, że pamiętam ten, ten szok, jaki wywołał na scenie. To jest tak samo, wiesz, jak pojawił się Hendrix, gdzie były zespoły typu, nie wiem, i tu nagle wychodzi ktoś z fuzem i po prostu ja w tej chwili mam świadomość, jak to musiało rozwalić po prostu czachę. Tak samo jak, jak Kat, gdzie, na, tak jak wspomniałeś, TSA. TSA to jednak jest blues szrok bardziej niż metal, prawda? I tutaj wychodzi zespół, który ma diabelski micz na czarno, wiesz, jakieś wybuchy, ognie, no to musiało robić niesamowite wrażenie w tamtych latach, no dość siermiężnych, umówmy się. No, to fakt. Zresztą pamiętajmy jak w jakich czasach Kat zaczynał, o czym nawet w, no, w wywiadach było wspominane, że no... W... Kat zaczyna jeszcze w czasach komuny, a pierwszy koncert kata 12 grudnia 1981 to był dzień przed stanem wojennym, więc no Kat też w trudnych czasach zaczynał, ale to tak. właśnie z Romanem odnieśli oni największy sukces, no bo właśnie w 1981 Roman dołączył do istniejącego wówczas z dwa lata już, jeśli się nie mylę, kata, bo wiemy, że na początku Kat grał instrumentalnie i po tym pierwszym koncercie Roman dołączył do składu. No i. Umówmy się, no Roman był niezwykle znaczącą postacią w kacie. Znaczącą postacią w kacie. Tak, no to... na pewno przez, poprzez imię grafomańskie, dla, dla niektórych bardzo głębokie. Poza tym no, jego barwa głosu i w ten sposób, w jaki śpiewał, to, to nie, śpiewania jest zupełnie inne niż prezentują inne zespoły. Tak, zdecydowanie właśnie. To jest jedna z tych właśnie cech, o których trzeba powiedzieć w o romana. No po pierwsze, no tekst. No kurde, ja ostatnio nawet z takim nauczycielem e, nauki gry na gitarze z małego miasta gadałem, a to on nawet stwierdził, że teksty romana, no to każdy metalowiec e, w, 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 w nocy i za dnia sobie nuci. No mówmy się teksty, na przykład. To tekst na przykład do, nie wiem, Nocy Szatana, Ostatniego Taboru, czy nie wiem, Wyroczni. Uza dla Cieniów Minionych, to myślę, że to moje pokolenie, wychowane w latach 90. to po prostu wszędzie ten kawałek nuciło, będąc z dziewczynami, będąc przy ognisku, nad jeziorem, na wakacjach, to każdy obudzony w nocy, no to Uza dla Cieniów Minionych, to po prostu jak hymn. No dokładnie. Ty e, nie wiem, z takich starszych numerów, no nie wiem, kad, nie wiem, wyrocznie to to chyba też każdy znał, no co szatan. Mówię. E, o, no właśnie, starego kata właśnie z Romana, no to znał dosłownie każdy, jeśli chodzi o teksty. Znaczy, może niekoniecznie cały pamięć, bo też teksty Romana, zaznaczmy, że one wcale takie łopatologiczne i y, proste nie są. One w sumie, nawet, jakby nie patrzeć, no dość specyficzne, jeśli chodzi o to, jakby pisane, o, wiem o, doskonale. tak, ja po prostu powiedziałem dla jednych grafomańskie dla innych głębokie, ponieważ um, osoby, które po prostu pobieżnie te teksty czytają, wydaje mi się, że to w ogóle wiesz. to jest jakiś zlepek słów i wyrażeń w ogóle nie mających nic wspólnego, a tutaj jednak są nawiązania i do niczego, i do Micińskiego i do Przybyszewskiego. Także um, Roman siedział w tym wszystkim i jakby w tych tekstach oddawał swoją wiedzę, którą posiadał na dany temat, no i starał się jakby inne osoby według mnie tym zainteresować. Tak, tak właśnie, chciałem wspomnieć o tych inspiracjach, bo wiecie, no Roman pisał, pisał specyficznie, ale właśnie inspirował go modernizm, to tutaj moda polska, Miciński to była dla niego jedna z głównych inspiracji, no, bo wiemy doskonale, że na przykład Płaszcz Skrytobójcy, oto no, to jest Miciński, e, Monolog z Delirium Tremens, też Miciński, e, czy nie wiem, nawet Bramy Rząd, to nieco były inspirowane też Miecińskim, generalnie no właśnie ten okres, ale wiecie, no Młoda Polska też, jeśli chodzi o poezję, też była specyficzna, jak mówimy to o grafomani, no to Miecińskiemu też za zarzucali wówczas bycie Grafomanem i wiecie, no jednak y pisał jednak głębokie poezje, na przykład Anankę powiedzmy, czy inne takie wiersze, a Roman tak samo... Właśnie Roman dla laika może się wydawać grafomanem, ale prawda jest taka, że no w jego tekstach kryło się głębokie przesłanie. Zresztą według mnie, powiem, z mojej perspektywy to wygląda tak, że nawet jeżeli w niektóre teksty się nie zagłębiam, to jednak one zawsze mi pasowały do muzyki. I każdy, myślę, który zna te nawet najbardziej znane utwory Kata, bo wiadomo są też mniej znane, to, to śpiewa je po prostu, bo te teksty są w nim, i nawet nie zagłębiając się w te teksty, one pasują do muzyki. Tak, po prostu. to jest kolejna rzecz tutaj, bo wiem doskonale, że Katz z Romanem, e, oczywiście prócz metalent and Hell, on to miał teksty w języku polskim. I tutaj też się w ogóle nasuwa kolejna rzecz, no bo wiecie, no Roman akurat jak śpiewa po polsku, no to to brzmi tak właśnie, natu, śpiewa po polsku, to bym brzmi tak naturalnie, to pasowało do tej muzyki, na przykład na Oddechu Wymarły się to, że Roman śpiewa po polsku i to pasowało za, y, super do tej muzyki, czyli nawet na jakichś późniejszych albumach i no po angielsku, no to Metal and hell nie brzmiało źle, to dzisiaj dziś jest, do dziś jest moim zdaniem super album, ale jednak no wersja polskojęzyczna bardziej ma ten klimat, który właśnie no e, był w stanie nadać e, tej muzyce Roman. Oczywiście, bo to rozumiemy, a poza tym według mnie, gdyby kat nie śpiewał po polsku, to według mnie by nie był tak bardzo znaczącym zespołem. A no to również niektórzy. To ich nawet, bardzo wyróżnia. To również. Niektórzy nawet mówią, że z racji na pisanie tekstów po polsku, no to dlatego oni są bardziej znani w Polsce, niż na świecie. No bo mówmy się, jak komuś z zagranicy się puści tkata i ktoś się wsłucha w słowa, i mu ktoś może być takie. Kurde, co, ten gośle śpiewa. No, wiecie, i, i to dodaje też unikatowości kategorizma. Przepraszam, że ci przerywam, aczkolwiek wiesz, no, norweski black metal też wiele zespołów śpiewa po norwesku i mimo wszystko ludzie tego słuchają, po prostu chodzi jakby o odbiór tekstu z muzyką czy to pasuje czy nie pasuje według mnie no ja to tak odbieram. No to również, ale też patrzmy na to, że no ten norweski black metal, którym mówi no to oni jakby wprowadzili nowy gatunek muzyczny. Znaczy nie chodzi mi tu samo o samo pojęcie black metal, bo jeśli chodzi o historię black metal to jest temat znacznie bardziej skomplikowany, ale jak patrzę na to, to to muzycznie jednak norwescy black metalowcy zrobili coś innowatorskiego można powiedzieć, bo wiecie no od nich zaczął się black metal, Taka jest prawda. Ten drugofalowy oczywiście. Więc to też było w pewnym sensie rewolucyjne, ale troszeczkę na inną skalę. Plus patrzę na to, że katry. Na, gdzieś... na pewno. Proszę? Na pewno śpiewanie po polsku. Na pewno śpiewanie po polsku jest trudniejsze. Bo jednak te słowa są dłuższe i ciężej jest je jakby dopasować do muzyki. Ale to bardzo wyróżnia kata. I tak jak powiedziałem, że porównując trzy szóstki do metal and hell, ja wolę Trzyszuski. Zresztą moja ulubiona płyta, kata, mówiąc szczerze, to Ja mam, tak nawet samo mam ją w samochodzie. Słucham, słucham, gdy jadę samochodem, słucham w domu. Kolejną, to, to jest moja no to ballady, no bo wiadomo, ballady, no to wiele wspomnień fajnych z tymi piosenkami. No na pewno, na pewno też oddech wymarłych światów, jak dla mnie. Zresztą Każda płyta jest inna, prawda? Bastard, który jest bardzo techniczny. Oddech wymarłych światów. To jest taki frasz typowy. No nie? Trzy szóstki wszyscy narzekają na brzmienie, prawda? A ja uważam, że to brzmienie w tych czasach, w których teraz żyjemy, bardzo się wyróżnia i jest tak ciekawe, że jakby było bardziej nowoczesne, to już nie byłoby to. To dokładnie taka jest prawda. A jeszcze zapomnieliśmy tutaj o różę Przede wszystkim Róże na przykład, mam bardzo fajny, taki mroczny klimat, ale też super brzmienie. Urożach nie można zapomnieć. Nawet Szydercze Zwierciadło, taki przez wielu nielubiany, bo to był no, taki no, krysowy moment dla kata, gdzie no, Roman z Jackiem Regulskim i resztą szli w trochę innym kierunku niż wołał to Piotr Luczyk, bo wiem doskonale, że on Luczyk nie zaakceptował wtedy ścieżki, jaką kat obierał, ale też kolejna rzecz, jak mówimy o tym, że każdy album kata jest inny, co nie jest za żadnym zaskoczeniem, no bo wiem doskonale, że każdy album Kata muzycznie był czymś innym A też zobaczmy na warstwę wokalną, że na każdym albumie też Roman w mniejszym większym stopniu śpiewa w jakiś sposób inaczej No wystarczy porównać na przykład Oddech Wymarłych Światów i e, tsz, ten, e, e, Balady No to kurde, jest jednak duża różnica, co pokazywa też wszechstronność Romana Zgadza się, ale jeszcze porównaj na przykład oddech wymarłych światów do Bastarda, gdzie na przykład na Bastardzie Piotr bardziej wyrzuca z siebie słowa i tam jest mało melodii w, w samym śpiewie. Roman. Jak wcześniej Roman jakby śpiewał, to tutaj y, trudno jest zanucić te utwory. A, to, to jest fakt również, więc no to też pokazuje właśnie unikalność Romana, że teksty i y, sposób właśnie w jaki on śpiewał, pisał to wszystko się wyróżniało. I te 20 ponad lat z Katem, nagranie tylu świetnych albumów, które, no, których wszędzie tak naprawdę chyba mogę powiedzieć, z tych nagranych z Romanem, są na dzień dzisiejszy klasykami metalu u nas w Polsce. W sumie to chyba, a jeśli chodzi o takie zespoły znane stricte w Polsce, to chyba żaden nie wywarł takiego wpływu na scenę jak właśnie Kat za czasów Romana. No, bo umówmy się, jaki wpływ na dzisiejszą scenę ma Kat bez Romana, ten, gdzie mają też tam już nowych wokalistów. No, oczywiście, nie, to to już wiadomo, to, to już nie jest kad, No To są jakieś pozostałości, może tej wielkiej świetności. Zresztą, wiadomo, zespół od początku zmagał się z problemami, tam pieniężnymi, niepieniężnymi, personalnymi i to wszystko też miało swój oddźwięk na to, że zespół, który miał wielkie szanse stać się gwiazdą światową, po prostu no, nie stał się nią na świecie. I, i to było niesnaski w zespole, no do tego doprowadziły niestety. Aczkolwiek hity, które stworzyli tą muzykę, którą pozostawi, no nawet purpurowe gody weźmy, pierwszą z brzegu, jak wspomniałeś o różach, prawda? To ja pamiętam, jak mieliśmy po 16-17 lat, no to chodziliśmy z chłopakami i cały tekst na głos się wydzierało. Uf, ja do dziś nie zapomnę, a kiedyś będąc w Olsztynie ee, miałem przy sobie egzemplarz CD Róż, to wzi wziąłem wkładkę, dałem siostrze do przeczytania teksty purpurowych Godów, i ta stwierdziła, że moja matka nie wie, czego ja słucham. Ja tego nie zapomnę chyba nigdy. No wiem, Roman też, e, jeśli chodzi o teksty, to kolejna rzecz, pomijając też inspiracje, które no, e, doprowadziły do tego, że pisał tak, a nie inaczej. No to też na no, tematyka właśnie poruszana, albo to satanistyczne jakieś tam nawiązania na trzech szóstkach czy meta metalent Hell, czy jakieś takie teksty obracające się wokół filozofii niczego i nawiązujące nawet co niekoniecznie do twórczości młodej Polski. Wiecie, no to też nie każdy do tego przychylnie podchodzi, a zwłaszcza Kościół. Wiemy... I erotyka również. A to to też. To też no Mówimy. No Roman generalnie miał głębokie teksty wszechstronne. Tego nie zapominajmy. E... Wiecie, no już wspomnieliśmy o tym, że no dla przeciętnego odbiorcy to to na pierwszy rzut oka może się wydawać wręcz niewyobrażalne i odstraszające, ale jak się to nawet, nawet jakoś bardzo zagłębi, to jednak coś się za tym kryje głębszego. Taka jest, no prawda. Wiesz co? No, na pewno dla mnie zespół jest jednym z ważniejszych w mojej drodze muzycznej, który jakby pozostał ze mną do teraz, czyli tak jak mówiłem, 30 lat. Y albumy znam, y znam muzykę, znam teksty bardzo dobrze. Y i no i oczywiście okładki, które też są ikoniczne, prawda? <ścoughs> Silverton, gdy wydał tą drugą edycję, mogą te okładki wydać się trochę kiczowate, aczkolwiek bardzo do siebie pasują klimatem. I uważam, że, że są bardzo do, dobrze dobrane, dobrze narysowane i, pa, i każda pasuje do danej płyty, do której została jakby narys do której została narysowana. I, no i się zaciąłem. Nie, no, <śm> jasne, <śm> wiem o co chodzi. No tak, okładki Kata to jest w ogóle temat na osobną rozmowę, bo wiem, że stary Kat miał genialnie okładki. Bardzo pasujący do muzyki, a tutaj to akurat autorem był oczywiście Jerzy Kurczak, aczkolwiek nie chcę komać czy przypadkiem też w przypadku co niektórych Roman nie korespondował tam w kwestii okładek, że tam był autorem bodajże konceptu okładki, czy tam projektu eee, coś w ten deseń. Na pewno Róże Miłości to jest jedna dla mnie z najciekawszych i najlepszych okładek w ogóle historii. Tak, to się zgodzę zdecydowanie. Eee, ta, ta postać... Postać, która wygląda jak y, ciemny rycerz z władcy pierścieni, y, gdzie nie widać twarzy, niosący y, ten sarkofag z dzieckiem, w tle rozmazany las y, z cmentarzem, w tonacji takiej granatowo-niebiesko-białej, no to jest coś y, naprawdę zapadającego w pamięć. Tak, e, zdecydowanie się tutaj e, zgadzam. E... Ale jeszcze jedna kwestia tutaj poruszmy, no bo mówiliśmy o tym, że no Roman o już nie jest w Kacie, no się powiem, jest fakt, że nie żyje co nie, ale e, od 2004 on i Irek Lot już nie byli w Kacie, bo zostały usunięci i wiecie, jak doszedło do, rozmaw, do rozłamu w Kacie, no to. Który Kat występował na żywo. No, oczywiście, że Kat Romana. on regularnie koncertował. I to też nie tylko w takich największych miejscowościach, to nawet w takich pomniejszych miasteczkach. No i umówmy się, no, ktoś może mówić, że to co robił Roman, to po części był cover band, bo on grał utwory starego Kata. Czy były to covery czy nie, to już nie będziemy się kłócić, bo zależy od punktu e, widzenia, ale no umówmy się, fani chcieli zobaczyć star numerkat i dzięki komu mogli je zobaczyć? No dzięki Romanowi, bo Piotrek Kluczyk to w ogóle nie grał koncertów i miał stanowczo, w sumie do dzisiaj ma w dupie wszystkich niemal fanów. Tutaj jakby nie będę się wypowiadał, bo nie znam jakby podejścia Piotr, Piotra Ludczyka do, do fanów i do koncertowania, ale tak jak powiem, tak, tak jak mówiłem, że no i ta tacy, tacy frontmani jak tacy frontmeni jak Roman, jednak są. Tak. Tacy w frontmenii jak Roman są jednak wizytówką zespołu i nie ma, nie ma co się dziwić, że fani oczekują, że usłyszą te najbardziej znane utwory. No tak, był się był wizytówką, ale też może kolejna kwestia tutaj. Dlaczego powstało w ogóle hasło, nie ma kata bez Romana? To jest pytanie chyba tak proste, jak ile to jest dwa dodać dwa? Bo nie ma kata bez Romana. Zgad też uważam, że, że nie mam. Zresztą yy, powiem Ci szczerze, że jeżeli teraz miałby Kat yy, się reaktywować z innym wokalistą, yy, nie wiem, czy bym poszedł na koncert, mówiąc szczerze. Właściwie to, to Kat jest jeszcze... od strony Luczyka to działa, tylko że no prawie w ogóle nie koncertuje. Niby coś tam nagrywają, ale to, co Kat bez Romana nagrywa, to jest... No ale kuba, czy Ty nagrywasz Kat? Proszę? Czy ty to nazwiesz yy, zespołem? Nie, nie nazwę tego katem, bo to z katem ma tyle wspólnego, że po prostu ma logo i występuje tam Piotruczyk. To wszystko, bo. No, no właśnie. No, pomijam też fakt, co Piotruczyk nagrywa z tym yy, właśnie katem bez Romana. Znaczy, okej. Okay, Mind Cannibals jeszcze tragicznie aż tak bardzo nie było. Dało się wysłuchać, ale tych ostatnich płyt. Ciężko się tego słucha, znaczy jedyna zaleta to jest to, że jest to dobrze wyprodukowane, ale kurde, no umówmy się, żyjemy w takich czasach, że dobra produkcja, no każdy tak naprawdę mógłby takie coś nagrać pod kątem produkcji i to tak naprawdę nie świadczy o tym, że no się uda. Plus wiecie, no kiedyś Kat śpiewał głównie po polsku, a odszedł Roman i teraz same anglojęzyczne teksty i mówię, Kata w tym pra starego praktycznie zero. Aha. Co chcę jeszcze powiedzieć właśnie w nawiązaniu do Piotra, że bardzo fajnym hołdem i to dzięki tobie, Kuba kupiłem sobie i posłuchałem jest album popiór, bo tam jest zachowany, zachowany duch tego starego kata. I według mnie jest to płyta, która jest hołdem dla jego twórczości i życia. A ja tu nawet mam tą płytę przy sobie podpisaną przez samego Jacka Hiro, bo widziałem popiór na żywowy Olsztynie. No ale jak mamy być szczery no to już tak już popiór lepszy niż cut bez romana bo Teksty to tam... To nic nie znaczą, mniej więcej w tym przypadku już, ale no, muzyka sama w sobie jest taka trochę już nudna, bez zbytnio pomysłu na siebie, już taka nie się kompletnie, wokal w ogóle nawet, mam wrażenie, że to ich obecny wokalista chyba nie bardzo czuje ducha kata, do takich kilometrów po prostu nie pasuje, no popiór, nie mówię, że jest idealny, ale ich płyta pomarlisko jest moim zdaniem ciekawa, no się sprawdza i już myślę, że ci panowie powinni być bardziej kontynuatorem Kata z Romkiem. Znaczy, ja tą płytę, tak jak powiedziałem, odbieram jako hołd dla twórczości Romanów. Ta, zwłaszcza, że te utwory miały być pierwotnie na następny album Katen Roman Kostrzewski, co ciekawe, w sensie ten na pomarlisku. Tak, zgadza się. No. Zwłaszcza, eee, że no, Jacek Kiry Jacek Nowak to grali właśnie pod koniec życia z Romkiem. Więc jak najbardziej tak można potraktować jako e, hołd i bardzo dobrze. No oczywiście pamiętałem też, że e, hołd Romanowi to nie tylko, e, na przykład też wejder składał, bo na jednym z koncertów tam w Warszawie Vader zagrał specjalnie wyrocznie jako hołd dla Romana. No, więc wiecie, no. Nie było tak, że Roman był po prostu jakimś tam przeciętnym wokalistą, co sobie pośpiewał i nagrał te kilka płyt. Nie, 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 Roman był legendą. Dalej jest, tylko że taką prawdziwą legendą, a nie żywą legendą, jak to kiedyś mówiono. Ale jak to mówi Peter na koncercie, póki my o nim pamiętamy, póki my pamiętamy o muzyce kata, to jednak pamięć o Romanie wciąż żyje w nas. No, i na pewno widać to też na płycie Czarne Zastępy w Hołdzie Kat. Jak wiele różnych stylistyk, jak wiele różnych osób starało się oddać cześć zespołowi, który, który coś dla nich znaczy. A to naprawdę są dość odległe stylistycznie też zespoły. No to tak, do, do, dokładnie, bo tam i jakieś bardziej blekowe, i bardziej klasyczne, i bardzo, nie wiem, freshowe, no tam, albo na albumie w Industrialnie A o, to, to tak. Generalnie album muzycznie bardzo zróżnicowany, więc no, to samo w sobie było dość no, ciekawe i pokazywał też ile znaczy kat już w tamtym czasie, a teraz to nadal. Zresztą pamiętałem też jak Roman grał koncert charytatywny tam we Wrocławiu, no to pamiętam ile gwiazd z różnych zespołów się zebrało, bo nie tylko Krzysztof Fazi, Oset z Kata, ale też na przykład zespół Katenderman Gosczewski, czy byli członkowie nie wiem, Vader, Behemoth, Decapitated, AC Drinkers. Prawie że większość takich najbardziej znanych obecnie zespołów metalowych z Polski się zabrało, by wesprzeć Romana. To to pokazuje też, jak bardzo dużo właśnie Roman znaczył dla sceny polskiej. Dalej myślę, że znaczy. Myślę, że jeszcze długo będzie znaczył. A to no, na pewno, wiesz, no, legendy raczej nie umierają. Tak jak nie wiem, Cliff Burton z Metaliki zginął ponad 38 lat temu, będzie w tym roku, ale i tak pamięć o nim wciąż jest żywa. No i oczywiście rodzą się nowe pokolenia, i młodzi muzycy, młodzi słuchacze również odkrywają to, co było kiedyś. I to jest właśnie, powiem Ci, bardzo. Ciekawe w ogóle w środowisku metalowym, że im coś jest jakby starsze i się to odkryje samemu, to jest taka perełka dla każdego. O, a nie tak, jak tak. w stylach muzycznych, że o, takie stare, to takie gówno, to już tego nie słuchamy. Wiesz, a w naszym środowisku, że jest tak, że im jest coś starsze i ciekawe, tym to bardziej nęci, i jeżeli się to odkryje samemu o. jeszcze, to jest wielkie wow. Dokładnie, dokładnie to jest e, e, prawda. Zresztą nawet jak mówimy tu o Metalice, no to też taki trochę przykry zbieg okoliczności, bo w 1987 Metalica po raz pierwszy przyjechała do Polski i akurat w Spodku Katowickim grał wtedy też Kat, a 35 lat później Roman umiera, no to też mm, taki trochę nie do końca fajny zbieg okoliczności się zdarzył. Niestety. No, wielka szkoła. No tak, niestety, takie życie, takie życie. No, też, yy... Ale wiem, ja szanuję, szanuję. Powiem tak, że takie osoby, nawet jak żyją krótko, to jednak pozostają wieczne, ponieważ zostawiły po sobie taką spuściznę, która nie odejdzie łatwo, dokładnie. Według mnie. A zresztą ten ten aż tak krótko nie żył, bo lekko ponad 60 lat, no to może się nie wydawać tak dla niektórych tak długo, ale to jednak parzył swoje, sporo nie. nagrał, znacznie krócej, że na przykład docent zwykle To jest, to jest z młody człowiek, jest pozorą. 6 tych to jeszcze jest młody człowiek. Pamiętam, że taki, nie wiem, docent z znał zmarł znaczy Kiedy był znacznie młodszy, ale też jest sobie po sobie wielką spuściznę i bez doceny, na przykład, stary Wejder nie byłby starym Wejderem. Tak samo Roman. Bez Romana, Kat nie byłby Katem. Byłby jakimś tam przeciętnym, zwykłym zespołem, którym niestety jest teraz, właśnie, bo te nowe albumy, Kat, jak mówię, o to do starych się nie umywają, nic wspólnego z Katem nie mają i są po prostu takimi. Brzydko bym powiedział, popuczynami. Nie wiem, w tym, jak może się komuś to podobać. Może, jak ktoś na przykład jest taki taki, po prostu, że: och chcę sobie coś odpalić, to może być, ale odpalić sekata to to, starego z Romana, to to już jest coś zupełnie innego, moim zdaniem lepszego. A tego kata. Ja myślę, że po prostu. Ja myślę, że dla osób. Dla których, um, który, które nie odbierają Kata jako legendę, to ten album może być zupełnie w porządku, wiesz, jeżeli po prostu nie, yy, ktoś. Skądś dostał płytę, posłuchał, spodobała mu się, okej, okay. yy, jakby no, w gusta ludzi nie będę wchodził, ja też. i po prostu wtedy nie patrzył na muzykę jako na legendę, tylko jako z muzykę. Jak się mu podoba, okej, okay, jego ta, sprawa. Tak, też fakt. Zresztą pamiętamy o tym, jak w swoim czasie tam ludzie się chwalił, że K.K. Downing właśnie też słuchał nowego wówczas kata, ale z drugiej strony no, mówił się raczej K.K. Downing aż tak bardzo pewnie głęboko nie znał twórczości Katainarii, nie patrzył na to pod tym kątem, więc też no Pamiętajmy, że jest inna perspektywa dla osób, które na przykład zaczęły od starego kata, a dla osób, które na przykład o poznały tego nowego kata i o, brzmi w porządku. To też nabiera Bo Wiesz, my, odb... my odbieramy muzykę kata z taką otoczką, bym powiedział, duchowości. Tak. Pewnej duchowości, pomnień, i to jest dla nas jakby fundament słuchania tej muzyki. To nie jest zwykła płyta, którą sobie włączysz, tylko odbierasz ją jakby. Całym sobą, bym powiedział. Tak, dokładnie, bo Kata to zna właściwie każdy polski metalowiec, który oczywiście słucha też polskich zespołów. I no, Kata znano, to mówmy się, Kata nuci w dzień i w noc i kojarzy, mówmy się, no, Kat to zespół legendarny, był właśnie dzięki Romanowi i powiedzieliśmy dzisiaj w sumie właśnie, dlaczego on był tak znaczący i dlaczego Roman pozostanie legendą na wieki. Bo chciałam że pewnie i nawet za 10 lat on dalej będzie legendą. Zawsze mi, zawsze nią już w sumie będzie. Tak jak, o, nie wiem, docent z Wejdera odszedł do wieczności, pozostał legendą. Mimo pewnych tam trudności i tak jest pamiętany jako legenda metalu. Zgadzam się. Mam, mam nawet jeszcze podpisy docenta. Pamiętam, jak z nim gadałem na jednym z koncertów, także no, wspomnienia na pewno niezapomniane. No, tak samo, Raman też w tym tak, ja ubolewam, ubolewam, jak powiedziałem na początku, że nie widziałem Romana, nie widziałem na żywo, bardzo żałuję, bo to jest tak samo jak z Type'ą Negative. Chciałem zobaczyć i tak mówię, a dobra, następnym razem, następnym, na, następny, aż sobie uświadomiłem, że jednak y, warto często wydać te pieniądze, iść, y, jeżeli grają, bo tego następnego razu może nie być. Tak. Ja też właśnie pamiętam, że jak któryś kat miał 4 lata temu grać gdzieś niedaleko, ale no wiadomo pandemia i nie wiem właściwie czy to był kat z Romanem już czy ten bez Romana, już teraz sobie niestety nie przypomnę i nie się nie dowiem. Ale no też ubolewam, że nigdy nie widziałem Romana na żywo, a szkoda, bo wiele osób wspominało, że no, wyjątkowo charyzmatyczny e, wokalista i na scenie też jest, e, było właśnie super, e, kiedy Roman występował. Zgadza się. Nawet ostatnio oglądałem sobie jeden z koncertów z Jarocina Czerni i Bieli i naprawdę no robiło to wrażenie. Z 1984 roku koncert. A współcześnie wrażenie to robiło, no, no. więc na współczesnych, na współczesnych fanach ówczesnych to na pewno było coś nietuzinkowego. No dokładnie, więc no Ciężko w sumie nawet już uwierzyć, że to już są dwa lata, bo i mówię, ja to pamiętam jak wczoraj i pamiętam jak to trafiło, jak też przy okazji 18 lutego, kiedy był pogrzeb Romana ktoś można powiedzieć troszeczkę. bez szacunku transmitował ten pogrzeb na żywo, bo... Rodzina sobie życzyłaby nie, trans nie transmitować i nie robić zdjęć TP, ale ktoś jednak transmisję na internecie zrobił. ale no, Nawet osoby, które mieszkają daleko od Bytomia, gdzie zresztą Roman został pochowany, mogły przy okazji no, zobaczyć, jak to wyglądało. Ja też pamiętam, bo ja to od do Bytomia tu mam kawał drogi, bo dla mnie to jest drugi koniec polski. Ja to nie ślązak. I pamiętam, że oglądałem i ja też troszeczkę mi smutno było, dlatego wtedy ku pamięci Romana odpaliłem sobie oddech wymarłych światów. No co jeszcze, co jeszcze? No myślę, że chyba, chyba ymm, to, co mieliśmy powiedzieć, to chyba już powiedzieliśmy. Także no cóż więcej możemy powiedzieć? No, nie ma Kata bez Romana. Roman pozostał legendą y, i jako legenda będzie zapamiętany na pewno bardziej niż y, Piotr Luczyk. Y, nie nie odmawiamy oczywiście Luczykowi zasługi dla Kata, ale no, wiemy, że to dzięki Romanowi Kat się stał tak znany. Więc no... Możecie też wspomnieć w komentarzach przy okazji, jak Wy wspominacie Romana i jak generalnie, co sądzicie na temat twórczości kata właśnie z Romanem. I co, no to tyle. No. Dziękujemy Wam za uwagę. Dziękuję przy okazji Tobie, Piotrze, za gościnny udział w materiale. Udało nam się jakoś. Dzięki, się to za, zaproszenie, dziękuję. Dzięki za zaproszenie. Dziękuję wszystkim za obejrzenie i posłuchanie. I że powiem jeszcze raz. Nie ma kata bez Romana. Dokładnie. Dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.